Szanowni Państwo, witamy serdecznie na turnieju Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mini Mistrzostwa Świata, rocznik 2012 i młodsi. Ogromną radością jest dla nas, że zechcieliście Państwo to niedzielne przedpołudnie poświęcić nam, ale też swoim pociechom. Mam nadzieję, że będziecie gorąco kibicowali i wspierali te wszystkie drużyny w ich staraniach. Szanowni Państwo, witamy serdecznie drużynę Mustang Ostaszewo. LKS Dąbrowa Chełmińska, Młode Talenty Toruń, Szkółka Piłkarska Chełmno, Elana Toruń, Piłkarz Golub Dobrzyń, dwie drużyny. I witamy serdecznie gospodarzy turnieju, Akademia Piłkarska Gol Chełmża, drużyny 1-2-3. Sędziami dzisiejszych zawodów będą pan Grzegorz Sosnowski, pan Jerzy Rolbiecki oraz pan Jacek Rogowski. Szanowni Państwo, tradycją stało się, że sygnał do startu daje prezes Akademii Piłkarskiej Gol Chełmża, pan Rafał Lewandowski. Otwieram turniej Mini Mistrzostwa Świata rocznika 2012. Państwa serdecznie na turnieju rocznika 2012. Jesteśmy organizatorami po raz drugi w tym roku turnieju z cyklu Mini Mistrzostwa Świata. Jak widać, na parkiecie znajdują się drużyny z rocznika 2012. Przyjechało do nas dzisiaj 7 ekip, 3 dodatkowe to są drużyny składające się z naszych zawodników. Frekwencja dopisała również rodziców na trybunach. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć tyle drużyn przyjezdnych. Właśnie padła bramka dla naszego zespołu Akademii Piłkarskiej Gol. No i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w kolejnych naszych turniejach. Dziękuję bardzo.
Mamy tutaj przed sobą pierwszą drużynę Akademii Piłkarskiej Gol na turnieju rocznika 2012. Igor, pytanie pierwsze do ciebie. Który to jest twój turniej? Nie wiem. Ale pamiętasz, takich pewnie dużo było, co? Dobrze, Olek, ile bramek dzisiaj strzeliłeś? 4. Ale dopiero czy jeszcze coś strzelisz? Strzelę jeszcze. No i strzelam 6. Jeszcze raz powtórz. Zawsze strzelam 6. To gratuluję tobie. Amelka, widzę, że masz rękawice na bramce. Trener stawia cię na bramce? Tak. Ale tylko na bramce, czy grasz jeszcze na boisku w polu? Gram jeszcze na boisku. O, bardzo się cieszę. Jasiu, ja widziałem, że masz opaskę kapitana. Kubie dałem. Rozumiem. Ale po jednej ze strzelonych bramek widziałem cieszynkę, którą zrobiłeś. Opowiedz coś na temat tej cieszynki. To jest cieszynka piątka, która polega, żeby pojechać na kolanach i złożyć ręce i pistolet. Szymon, ja to widziałem, że bardzo też ładnie bronisz. Czy znasz jakiegoś zawodnika, lubisz zawodnika, który stoi na bramce, jest twoim idolem? Szczęsny. Tak? A w jakim klubie gra? W Polsce. No. Gdzie? W Juventusie. A, to dobrze. Słuchajcie, a jakie są dzisiaj z nami drużyny? Kto wie? Ręka do góry. Jasiu. Mustang. Mustang Ostarszewo. Jaka jeszcze? Elana Toruń. Kto jeszcze? Olek? Nie pamiętasz, widzę. Igor? Ogólnie podoba wam się na turnieju, Szymon? Tak. Tak. Pamiętasz? Hełmno. Hełmno, bardzo dobrze. To może jeszcze trenera się zapytam. Panie trenerze, jest pan zadowolony ze swoich zawodników? Tak, bardzo dobrze grają. Wszyscy dają z siebie wszystko na boisku i naprawdę super akcje, piękne bramki. Każdy z tej piątki dzisiaj już strzelił co najmniej 2 gole. Ja aż 4. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, a tak na zakończenie może jakiś okrzyk macie? Pokażcie tutaj wszystkim. Amelka krzyczy. Akademia! Szanowni Państwo, raz jeszcze wielkie brawa dla tych bohaterów.
Gorące, wielkie brawa niech trwają chociaż przez chwilę. Szanowni Państwo, gdyby nasza pierwsza reprezentacja miała tyle determinacji, co ci młodzi adepci sztuki piłkarskiej, myślę, że nasza reprezentacja w rankingach byłaby przynajmniej na pudle. Drodzy Państwo, przede wszystkim brawa organizatorom, że kolejna impreza Akademii Piłkarskiej Gol w Chełmży pięknie wypadła, a to świadczy o tym Państwa tu obecność i te mocne zaangażowanie młodych piłkarzy. Ze strony służby zdrowia nie mamy żadnych zgłoszeń, więc bez kontuzji się wszystko odbyło. Gratuluję wszystkim tym, którzy zajęli czołowe miejsca. Za udział bardzo dziękujemy i deklaruję, że jeżeli będą kolejne imprezy, na pewno będziemy Akademię wspierać.